przed Państwem trener Marek Gołębiewski. Bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Witam Państwa. Drugi mecz u siebie i niestety nie punktujemy. Bardzo mnie to boli. Druga połowa, bo pierwszej trzeba jak najszybciej zapomnieć. Druga połowa to jest taka gra, jaką pewnie wszyscy chcą oglądać Chrobrego. Gra ofensywna, gra wysoka, gra wysokim pressingiem. Do tego będziemy dążyli i jesteśmy, tak jak mówię, po czwartej kolejce, mamy 4 punkty. Na pewno ten dorobek mógłby być większy, ale będziemy robili wszystko ze sztabem i z zawodnikami, żeby nasza gra wyglądała tak, jak w drugiej połowie dzisiejszego meczu. Gratuluję UKS-owi zwycięstwa i życzę im powodzenia w dalszych spotkaniach. Tyle ode mnie, dziękuję. Dziękuję bardzo za podsumowanie. Są jakieś pytania? Panie trenerze, oprócz tego szczęścia, którego zabrakło w końcówce meczu, czego nam zabrakło tej pierwszej połowie, o której pan mówił, żeby o niej zapomnieć jak najszybciej po prostu? Myślę, że każdy, kto był na meczu, widział, że straciliśmy bramki raczej, które rzadko zdarzają się w tej lidze tak stracić i zabrakło nam troszkę spokoju w rozegraniu piłki i popełniliśmy o 2 błędy za dużo, także to jest piłka nożna, ja każdą porażkę niestety jako trener albo stety muszę wziąć na siebie, bo ja wystawiam skład, ja przygotowuję zawodników i ja tą porażkę też biorę na siebie, ja zawsze będę bronił zawodników, bo ja wiem, że oni chcą wygrywać, chcą grać fajną piłkę i tak jak powiedziałem, będziemy wspólnie do tego dążyli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 3 punkty zdobyte na wyjeździe w jakikolwiek sposób na pewno muszą cieszyć, aczkolwiek mam pretensje do zespołu, bo myślę, że gdzieś tak od 25 minuty straciliśmy kontrolę nad tym meczem. Nawet w momencie, kiedy strzeliliśmy bramkę na 3-1, to dalej gdzieś tej kontroli wcale nie mieliśmy. I o to mam pretensje, ale tak jak mówię, no, trzeba się cieszyć, bo to są tak samo zdobyte 3 punkty jak w każdym innym meczu i na koniec to jest jakby zawsze najważniejsze, także dziękuję zawodnikom za zaangażowanie, za walkę, ale te błędy, które gdzieś tam były, na pewno będziemy sobie musieli wytknąć i postarać się w następnym meczu zagrać jeszcze lepiej niż dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję za to podsumowanie. Czy są jakieś pytania z sali? Jeżeli nie ma z sali, to ja tutaj mam kilka pytań z Łodzi od portalu LKS Fans. Panie pierwsze, dlaczego Dawid Arendt nie wystąpił w dzisiejszym spotkaniu? No, Dawid wczoraj przed samym treningiem zgłosił, że niedyspozycję, czuł się źle, więc zostawiliśmy go w domu, musieliśmy zmienić tą kadrę, wzięliśmy zamiast niego Michała Kołbę na rezerwę i w bramce musiał wystąpić Marek Kozioł, stąd taka decyzja. Było to naprawdę w ostatniej chwili, tuż przed samym treningiem i wyjazdem tutaj do Głogowa. Pytanie numer 2. Dlaczego przy obronie stałych fragmentów gry wszyscy piłkarze LKS-u znajdują się w 16? Analogicznie przy obronie chociażby rzutów rożnych, Chrobry w Głogów ustawiał 2 zawodników wyżej, co powodowało wyciągnięcie 3 zawodników LKS-u z pola karnego gospodarzy. Od kogo to jest pytanie? LKS Fans. Okej. Okay. To weźmiemy następnym razem kogoś do sztabu, bo jak nas będzie na to stać, to wzmocnimy sztab i wtedy będziemy ustalali wspólnie taktykę. Pytanie ostatnie już. Pod koniec pierwszej połowy robiło się nerwowo pod waszą bramką. W drugiej połowie przełożyło się to szybko na gola kontaktowego, przez co nerwowość na boisku wzrastała. Wydawało się, że bramka Kowalczyka uspokoi ten mecz do końca, jednak doliczony czas gry przez kolejnego gola Bochnaka znów był dość nerwowy. Dlaczego okazja gra tak nierówno? O Jezu, całe wypracowanie, ale myślę, że na to pytanie już odpowiedziałem. Podsumowując to spotkanie, także nie wiem, jeśli mam powiedzieć jeszcze raz, zgadzam się, po około 25 minucie straciliśmy kontrolę nad tym meczem i nawet po strzeleniu 3 bramki tej kontroli nie odzyskaliśmy, więc tutaj absolutnie zgadzam się. Dlaczego tak było? Trudno mi powiedzieć, no. Czasami nie takie zespoły, nie w takich ligach, grając w pucharach, wygrywają jeden mecz, na przykład 3-0, jedą na wyjazd i po stracie jednej bramki robi się nerwowo i też jest do końca gdzieś tam ciągle nerwowo. Taka jest piłka i myślę, że z jednej strony jest to fajne dla kogoś, kto dopinguje daną drużynę, dla kogoś innego jest to bardzo stresujące i denerwujące, no ale taki jest zawód nasz i musimy to, na to też być przygotowani. Także dziękuję bardzo za udział. Dziękuję również.